Siemano, tym razem pokażę Wam Golden Freeze Event. I w sumie ten event nie jest specjalnie skomplikowany, dlatego to opiszę w trakcie gry. A tutaj na szybko opiszę mój team. Wybrałem taki, szczerze mówiąc, byle jaki team, tylko po to, by wziąć LR Gohana na Frienda, ponieważ nie mogłem znaleźć nic innego niż SSJ4 i SSJ4 Vegeta, Goku i Vegito, tylko takich friendów niestety mam, nic lepszego nie mogłem wykombinować. I sobie wybrałem taki team z nie najlepszych kart. Jakiegoś tam stunera, jakiegoś sealera, jakiegoś zmieniacza kart. Nawet dałem tego Gohana, który był za 700 gemów. Ponieważ tak spojrzałem, że no nigdy go w sumie nie używałem, to sobie zobaczymy, co on tam robi. Itemki tradycyjne biorę. I szczerze mówiąc, myślę, że mam nadzieję, że na tym evencie LR Gohan zwanshutuje tego Freezę. No to niestety nie mam za dobrych kart, żeby mu tak jakby pomóc w tym. Ale to nieważne. Pójdę sobie tędy. Może dostanę jakiś ki, może nie. O, dostał niestety on. Dostaniemy tutaj czapkę. 15 tysięcy. I niestety nie złapaliśmy żadnego ki. Szczerze mówiąc, na początku myślałem, żeby nie zbierać ki. Ale no jednak mogłem trochę pozbierać. Byłoby łatwiej. Tym bardziej, że tu postacie między sobą tak świetnie się chyba linkować nie będą. Oh my god, tu się kurwa nikt z nikim nie linkuje. Dobra, na pewno zjedziemy tego. LR Gohan jest o tyle fajny, że on podbija dwa razy wyższe to ki. Że jak dostaje jeden, to tak naprawdę dostaje dwa, tak jak tutaj widzicie jego pasyw. Super, tym i tak nie walnę. Maj, to Maj też tak wybrałem, bo ponieważ niby tam stunuje, coś tego, tamtego. No i nie będzie super ataku. Tak naprawdę ten team jest beznadziejny, ale chciałem po prostu 800k. Znaczy beznadziejny może nie jest, ale nie jest dobry. Chciałem po prostu nagrać coś, co będzie innym teamem niż te zwykłe Hero, SSJ4 i tak dalej. A więc wracając do tego, jak ten event ugryźć, o co tu chodzi. Pierw mamy no, kilka takich czterech typków, których trzeba pokonać. Potem mamy STR Freeze, potem AGL, potem TEC i na końcu AGL. I tutaj nic się specjalnego w sumie nie dzieje. Ten STR i AGL początkowy nie są zbyt mocni. Ten TEC Freeze już trochę bije i tu trzeba będzie no, fajnie wybrać jakiś team na niego, tak jak ja teraz na przykład wybrałem full int, ponieważ on jest tekiem, więc go będzie teoretycznie więcej bił. Ale nie trzeba na ten team wybierać full inta, to jest, to nie polecam nawet. Takie full hero, czy full extreme team, full SSJ4, jak najbardziej dadzą radę. Tylko jak ktoś nie ma, to może kombinować inaczej. Na przykład ja chciałem ten event spróbować zagrać full psychical team, ale no nie znalazłem żadnego frienda, żeby pasował do tego. O, i tu jest jedyne combo, które mi fajnie pasują. Ci się linkują, ci się buffują. I zobaczymy, ile zada temu koleżce. Potem on niech sobie zaatakuje, a i nawet Maj niech sobie zaatakuje. Ten Gohan to zaraz 2 miliony wjebnie mu. 1 500 000. Ja pierniczę. Ale to jest ogień, ten super atak LR Gohana. Jeszcze świetna animacja. No a te już tak dużo te karty pozostałe bić nie będą, niestety. Jest i Mari za całe 60 tysięcy. Dobra, czyli jaka jest taktyka? Ogólnie bym polecił... No, już powiedziałem, jakie teamy tu mogą dać radę. Czy jest tu jakaś kluczowa postać? Jest, o której zaraz wspomnę. Tutaj tak. Tu się wyhiluje.
I tu też się wychiluje. O, nawet stuna dostał. No dobra, czyli co się dzieje, jak pokonamy tutaj wszystkie te stage'e? Dostajemy po Tech Freeze, który jest czwarty, mamy piątego AGL Freeze, który nie atakuje nas, ale odlicza od 3, 3, 2, 1. Tak z każdym jakby jego pojawieniem się spada ten licznik. Jak spadnie do zera, to zadaje nam milion damage'a i no, teoretycznie z miliona damage'a padamy, nie? A czemu teoretycznie? Już wam tłumaczę. Tylko tutaj sobie ładnie przylinkuję. Teoretycznie padamy, ponieważ są dwie postacie, które blokują tą możliwość skinięcia od niego na tego one-shota. Zostaniemy wtedy z 1 HP. Ale mi się już zadał. Mamy mamy SSR, STR, Super Saiyan Goku, Pinnacle of Rage, który ma pasyw, że survival KO attack when HP is... No, kiedy HP jest powyżej 30, to przeżyje atak i zostanie nam 1 HP. No i tak samo działa SRK, Tech Nail, który też tak samo przeżyje, jeżeli jest 80% i wyżej. Jednak to nie jest potrzebne, to spokojnie możemy go ubić, zanim on doliczy do tych 4. O to chodzi, żeby zanim on doliczy do 0, znaczy się, to żeby go zniszczyć. I on ma wtedy na tej ostatniej przemianie chyba 500 HP, więc to sobie możecie zobaczyć, czy wasze postacie dadzą tyle radę dipsa zrobić. Tak jak ja z tym teamem, jakby mi się słabe karty trafiły, to nie dam rady tyle zrobić. Ale spróbuję, o ile dobrze pomyślę, tak spozycjonować te ostatnie ataki, żeby po prostu LR Gohan był na tej ostatniej rundzie i on go na hita ściągnie. A jak nie, to Buhan. No ktoś tam będzie. O, tutaj leci na mnie super atak. 38. Szkoda, że nie w Janembę, dużo mniej bym dostał. No Janemba jako tank to jest świetna postać. Maj tym razem nie zestunuje. O, nasz Gohan za Baba Pointy dostał super atak. Jednak ty mi się nie przydasz, bo tak. Ty go zabijasz. Ty tu odblokujesz. Ty zbierasz te, żeby się wyhealować. Niestety nie zaatakuje. A z chęcią bym zobaczył, ile by zadał ten z Baba Shopa. Ale raczej niedużo. Na pewno nie tyle, co LR Gohan. I ogólnie jeszcze jest szansa, że sealowanie i stunowanie działa na tym ostatnim etapie tego bossa. Czyli jak jest ten już to odliczanie całe, to teoretycznie stunowanie albo sealowanie może nas uratować, że on tego super ataku nie zada. Tu mamy więcej. A wiecie co, zrobię tak, że on nie da tego super ataku, ale żeby on zsilował. Będzie bezpieczniej. Chociaż to i tak jest int na tag, więc no, nie mam co się raczej obawiać. O, jeszcze Gohan tutaj zrobił unik, kurde, bo on z darmowych jakby, jako że to jest int, to on z darmowego Hidden Potential ma już, kurwa, 2 miliony, 2 miliony i go zniszczy ładnie. O, fuck, nie będę miał w tej turze LR Gohana. No nieważne, w Hidden Potential, czyli w dupsystemie, systemie, on ma już unik na 5, czyli to jest mała szansa, ale zawsze już jest na start. Wydaje mi się, że spokojnie go zniszczę. Zaryzykować i zrobić tak? Jestem ciekaw, ile on uderzy. O, z Dokana, no kurde, co tu się dzieje? Chciałem normalny atak, nie Dokan. No nic, no, chociaż mały Gohan, nie LR. Zobaczymy, czy się popisze damage'em. Zobaczymy. Taka biedniejsza wersja to jest. Taka, wiecie, dla biedaków, którzy nie mają milion złotych na Dragonstone, żeby tego głupiego LR Gohana dropnąć.
777 gemów to też jest w sumie od groma roboty. 285 z dokanem. Słabo, słabo, naprawdę nie polecam tej karty kupować. A i jeszcze bardzo ważna rzecz. Trzeba tego, tą postać dobić z super ataku. Czyli no to też trzeba wziąć pod uwagę, jak macie słabe ki, że jednak tutaj trzeba tak zrobić, żeby był super atak. No i na tym dokanie, ogólnie dokany coraz to nowsze, nie mają za bardzo taktyk i no dużo wam więcej nie powiem, tylko róbcie team na damage, możecie się skupić na teamie int na przykład. Nawet AGL teamem wydaje mi się, że spokojnie to zrobicie. Tylko, że ten tech Freeza trochę by przeszkadzał. No okej, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się.